Czcigodny księża biskupie, księża biskupi, drodzy kapłani, siostry zakonne i ludu wierny Lwowskiego Kościoła. Każdego dnia w naszych świątyniach otwieramy Pismo Święte, aby czytać, słuchać i przyjmować kolejną porcję Słowa Bożego. Ono daje nam nadzieję, umocnienie, zachętę, ale także wskazania do tego, jak Boże zamiary wypełniać w naszym niepowtarzalnym życiu. Kiedy otwieramy nasze uszy, rozum i serca, jesteśmy gotowi przyjąć każde słowo. Nawet takie, które może wydawać się surowe czy osądzające. Ale kiedy słyszymy to słowo na dziś, zwłaszcza to pierwsze czytanie, proroka Ozeasza. Jawi się ono, jakby ono było pisane dla nas, na ten czas, odpowiednie na naszą sytuację. Tak przynajmniej zdało mi się, kiedy zacząłem czytać te czytania, które są przewidziane na dzień dzisiejszy. Kiedy zaczynamy je zgłębiać, zdaje się, że to Słowo Boże wypowiedziane 28 wieków temu przez proroka Ozeasza obiecuje nam więcej. Więcej niż moglibyśmy się spodziewać czy marzyć. Tak jest, gdy zatrzymamy się już przy pierwszych słowach. Tylko czy słowa napisane 28 wieków temu mogą być ważne dzisiaj? Mogą nam coś nowego powiedzieć? Wypowiedziane zupełnie, wydawałoby się, w innej sytuacji, daleko stąd. Ale przecież mają nam coś do powiedzenia. W kraju zaatakowanym przez nieprzyjaciela, gdy giną żołnierze, kobiety, dzieci. Kiedy zniszczenia są tak straszne, że tylko można je porównywać do wielkich wojen. Kiedy wyjechało ileś milionów obywateli tego kraju i dzieci i nie wiadomo, kiedy i ile z nich wróci. A jednak właśnie fakt, że proroka Ozeasza czyta się już 28 wieków. Najpierw w synagogach, później także w kościołach, w różnych epokach, w różnych miejscach na świecie. Bo właśnie to czyni, że ta księga Ozeasza, a zwłaszcza dzisiejszy fragment, jest dobry, jest ważny, nadający się na różne sytuacje. Gdzie była czytana ta księga i słuchana, jej słowa podnosiły na duchu, dawały pokój w sercu, wlewały nadzieję, że Bóg przyjdzie na pewno z pomocą. Takie są pierwsze zdania tego, co dziś usłyszeliśmy. Na pewno przyjdzie. Także słowa Ozeasza czytane w tej świątyni powinny nam dać gwarancję, pokój, oczekiwanie wielkim pokoju, że On sam myśli z troską o nas, że On na pewno da umocnienie i ocalenie. Ale jakie? On wie najlepiej. A my spróbujmy zrozumieć te słowa, jaką nadzieję w ogóle dają nam dzisiaj od proroka posłanego od Boga. Ozeasz mówi, jak słyszeliśmy, chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił i On też uleczył. On to nas pobił, On ranę przewiązał. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Pierwsi słuchacze tych słów to mieszkańcy północnej części Izraela. Widzący już zagrożenie dla siebie przychodzące od nieprzyjaciół ze wschodu. Juda, czyli południowa część Izraela, upadnie dużo później wraz z Jerozolimą i świątynią. Zagrożeni Izraelici szukają ratunku w sojuszach politycznych. Bo na to człowiek liczy najpierw. Liczy, że one ocaleją, one dadzą pomoc, dają gwarancję.
Tymczasem prorok Ozeasz będzie wzywał: wróć Izraelu do Pana, a później przestrzegał przed tym, żeby za bardzo nie ufać sojuszom politycznym. Mówi wprost o Asyrii, która napadnie. Asyria nie może nas zbawić. Asyria nie może nas zbawić. Prorok ma jedną radę. Trzeba wrócić do Boga. Niezależnie od tego, jak źle jest. A może właśnie dlatego. Ozeasz też nie boi się powiedzieć, że Bóg dopuszcza zagrożenie. On wie o tym. Dopuszcza wojnę i klęskę. A później, jak się okaże, pozwoli na to, żeby zburzona była jedyna świątynia jerozolimska. Bóg dopuścił to. Jakby to miało rzutować na jego chwałę i wielkość. Ale prorok mówi też o konsekwencjach. Jeżeli Bóg zranił i Bóg pobił, choć widzialny sprawca nieszczęść to nieprzyjaciel, ludzki nieprzyjaciel, choć widoczne są grzechy, niewierności królów i kapłanów, a także masowe odejścia od Boga. Dlatego pierwszą myślą jest wezwanie, wydawałoby się, do nawrócenia moralnego i wydawałoby się, do wyrzucenia tych, którzy nie wierzą, którzy sprzeciwiają się Bogu, usunięcia grzeszników. A jednak prorok mówi, że trzeba powrócić do Boga. Mało tego, jeżeli Bóg zranił, to On wie najlepiej, jak i najlepiej w ogóle uleczyć. Jeżeli On pobił, to On tylko może skutecznie opatrzyć to, co zniszczone, to, co zranione, to, co kulane. Jednakże najważniejsze są dalsze słowa Ozeasza, które dziś słyszeliśmy. To Pan po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Uświadamiamy sobie, słuchając tych słów, że te właśnie słowa wiele razy dawały Mu nadzieję i spełniały się w różny sposób. Uświadamiamy sobie w czasie Eucharystii, że 2000 lat temu te słowa się spełniły najmocniej. Najbardziej błogosławiony sposób dla nas, dla naszego zbawienia. Bo przecież 2000 lat temu Jezus został ukrzyżowany, złożony do grobu i wydawałoby się, że nadzieje apostołów, tych, którzy chodzili za Jezusem, zostały raz na zawsze złożone w grobie. I ci, którzy by się w tym czasie odważyli i otwierali Słowo Boże na tym miejscu proroka Ozeasza, powinni słyszeć tą zapowiedź. Po dwóch dniach, po trzech dniach ożywi, podniesie. Dlatego w najstarszym artykule wiary powtarzamy: trzeciego dnia zmartwychwstał. Jak mówi Pismo. Najstarsze wyznanie zrodzone bezpośrednio po zmartwychwstaniu Jezusa. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Słowa inspirowane, wzięte, słowa, które pokazują, że spełniły się słowa proroka Ozeasza. Na wielu miejscach Starego Testamentu to Pismo, jak jest w naszym wyznaniu, w bardzo różny sposób zapowiadało zmartwychwstanie. Kiedyś byłem świadkiem Wielką Sobotę po południu, kiedy Żydzi mesjaniczni gromadzili się w pobliżu grobu pańskiego w protestanckiej świątyni. Taki doktor Friedman, który uwierzył w Jezusa jako Żyd, przez półtorej godziny przywoływał same teksty Starego Testamentu i objaśniał, jak one pokazują na to, że Jezus musiał zmartwychwstać. W różny sposób, różne teksty mówią o tym, że trzeciego dnia powróci do życia, że będzie podniesiony. Ponad 50 lat, czyli dość niedawno temu, późniejszy kardynał Lehmann bronił bardzo ważny doktorat w Rzymie. Dowodził w swojej pracy doktorskiej, że ten zwrot trzeciego dnia, który wyznajemy od początku Kościoła, który bierze się z proroka, którego dziś usłyszeliśmy słowa,
nie powinien być rozumiany w sposób czasowy, że powinniśmy patrzeć, a drugiego to jest zapowiedziane, a trzeciego dnia to jest zapowiedziane. Że kiedy się przepatrzy pisma żydowskie, które nawiązywały do proroka Ozeasza, to w tych pismach wychodzi na to, że oni rozumieli to słowo jako zapewnienie. Nie drugiego, czy nie trzeciego dnia Pan przyjdzie z pomocą, wskrzesi, podniesie, ale na pewno. I nieraz trzeba było szukać 100 lat i dłużej. To tylko w przypadku zmartwychwstania Chrystusa trzeciego dnia, jak wyznajemy według Pisma zmartwychwstania. Ale przecież trzeba było czekać nad rzekami Babilonu po zburzeniu świątyni jerozolimskiej bardzo długo. I nie trzeba było zabiegać o sojusze polityczne, ani o wpływy na dworze takiego czy innego władcy. Ale po prostu przyszedł Cyrus, którego Pismo Święte nazywa namaszczonym. Przez Boga to myśli, że sam zachęcił tych, którzy mieszkają spośród Żydów, żeby wracali i żeby przede wszystkim odbudowywali świątynię. Także i w taki sposób, nie trzeciego dnia, spełniło się, ale na pewno, to, że Bóg przychodzi z pomocą, że podnosi z gruzów, że daje życie, ożywia w różny sposób. Przyjmijcie, moi drodzy, dziś słowa zapewnienia od tego Boga, od którego wszystko pochodzi i który pragnie zbawienia każdego człowieka, tak wierzę. Jeżeli dopuszcza na nas doświadczenie, to i wyzwoli z nieszczęścia, uleczy, obdarzy dobrem, którego może nawet w tym momencie nie pragniemy. I nieporównanie nas wynagrodzi, uratuje, ocali, pomoże. Ozeasz daje nadzieję dla wszystkich i w każdym czasie, na pewno zaś dla nas, dzisiaj słuchających tych słów tej katedrze. Kiedy wspominamy rocznicę śmierci świętego pasterza Kościoła Lwowskiego, arcybiskupa Józefa Milczewskiego. Gdy wspominając na śluby tutaj niegdyś uczynione przez króla, wzywamy wstawiennictwa królowej Polski, do której święty arcybiskup Lwowa miał taką wielką cześć i nabożeństwo. I tyle uczynił dla niej. I litania, i korony o kradzieży, i pogłębienie tego kultu maryjnego, kiedy był pasterzem tej archidiecezji. Prorok Ozeasz wzywa nas dziś, jak kiedyś swoich rodaków zamieszkujących Samarię i Galilę, abyśmy powrócili do Pana, kto tylko usłyszy to wołanie. Ten powrót polega na coraz lepszym poznawaniu Jego samego. To nie jest oczywiste, co mamy zrobić, jak ma wyglądać nawrócenie. To trzeba najpierw przybliżyć się do Pana, zaprzyjaźnić się z Nim, otworzyć uszy, być coraz bardziej wrażliwe na Jego, a wtedy będziemy wiedzieć, jak żyć, jak widzieć to, co czyni na nas, w jaki sposób nas wyzwa. To wiadomo, że człowiek może pomylić w tym swoim, nawet na najpiękniejszej modlitwie, słuchaniu Boga. Może projektować swoje pragnienia i oczekiwania, bardzo upraszczać drogi, które ma Bóg do nas i dla nas. Dlatego Ozeasz wskazał, co na pewno powinni usłyszeć Izraelici, kiedy będą chcieli wracać do Pana, słuchać Go, usłyszeć i żyć według tego, co Pan mówi. To prorok posłany od Boga woła w Jego imieniu: miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż samego Pana. Myśmy się przyzwyczaili trochę do tych słów. Możemy je znać na pamięć, możemy wiedzieć, skąd są wzięte, że to właśnie z tego miejsca. Ale dla tych, którzy żyli i słuchali tych słów, z ust proroka Ozeasza były bardzo nieoczywiste. Uświadamiamy sobie, że właśnie za czasów Ozeasza religia przeżywała poważny kryzys.
najczęściej była ograniczona do kultu świątynnego, do składania ofiar i to traktowane w sposób magiczny. Złożenie ofiary za grzech miało wystarczyć. Miało wystarczyć. Choć prorocy wzywali raz po raz do nawrócenia i odmiany życia. Bo złożenie ofiary ze zwierzęcia to jedna sprawa, ale przecież człowiek, który chce prosić i błagać, spodziewać się przebaczenia grzechów, powinien powiedzieć koniec, nie wracam do tego. Zrobię wszystko, żeby powstać i żeby żyć zupełnie inaczej. To prorocy ukazywali grzech na podobieństwo zdrady i niewierności, tej, która najbardziej jest narażona na zdradę właśnie, jak małżeńska, jak oblubieńcza. Oni wzywają do życia w bliskości Boga i do poznawania Jego zamiarów, najbardziej dokładnych, nie tak z grubsza, że tylko według 10 przykazań. Dlatego prorok Ozeasz kiedyś do nas dzisiaj woła miłości prawie, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż słowa. Pewnie prorocy, rodacy Ozeasza musieli w duchu wyrzucać Bogu, że ich doświadcza. Musieli pytać, dlaczego nas to spotyka? Tak pyta zwykły człowiek. Dlaczego pozwala na zwycięstwo ich wrogów nad nimi? Czuli się jak pobici przez Bóg, jak bezsilni, jak porzuceni, jak zapomniani przez Bóg. Dlatego prorok odsłania także dziś przed nimi i przed nami, jak bardzo Bóg cierpi, kiedy spadają na nas nieszczęścia. Odsłania, jak Bóg przeżywa nieszczęście, które dotykają mieszkańców Galilei i Samarii. Jak? Czyli to przez podobieństwo, że Bóg jest podobny do ojca, który sobie nie może poradzić z dzieckiem. Prosi, błaga, wcześniej daje przykład, zachęca, w końcu grozi, w końcu sięga po siłę, po karanie, po odebranie czegoś, po groźbę. I prorok pokazuje Boga jakby tak bezradnego ojca wobec swojego dziecka, że już zaczyna płakać i patrzeć, gdzie jeszcze nie ma na tobie rany i ty nic. Nie widzisz, nie dostrzegasz, nie zmieniasz się. Nie widzisz, że mnie o to chodzi, abyś odmienił życie, abyś żył jak dziecko. A tych swoich rodaków, którzy tak uporni są na bardzo różne przemawianie Boga wzywającego do powrotu, także przez nieszczęścia, także przez niepowodzenia militarne, także przez klęski, to do nich mówi, że ta wierność wobec Boga, ta miłość jest bardzo wątpliwa, bardzo ulotna, porównuje do zjawisk, byśmy powiedzieli, takich chwilowych, niepewnych, nieobliczalnych w świecie przyrody. Mówi, miłość wasza podobna jest do chmur oświtania. Wiemy, jak bardzo nieraz rano zmieniają się gwałtownie chmury. Jak zapowiada się wspaniały dzień, a potem niektórzy już czują, że będzie deszcz. Miłość wasza podobna do chmur oświtania, albo do rosy, która prędko znika. Zwłaszcza tam w ojczyźnie Ozeasza w zimną noc rzeczywiście pojawia się bardzo dużo rosy. Ale przychodzi słońce i natychmiast znika. Do tego jest podobna miłość tych, których wzywa Ozeasz do tego, powróćmy do Pana. Powróćmy do Pana. On nas podniesie. On da nam życie. Moi drodzy bracia i siostry, zapewniam was o naszej pamięci, modlitwie, także o zaangażowaniu i wsparciu bardzo wielu osób z diecezji bielsko-żywieckiej, skąd przybywam. Odszukałem list, który pisałem do diecezji 3 marca 2022 roku, przeszło rok temu.
Pisany był na początku roku świętego Józefa Pilczewskiego, bo przeżywamy ten rok. Cały rok wielu wydarzeń, których usiłujemy uczyć się od tego świętego arcybiskupa. Jak żyć, także dzisiaj. Zakończyłem ten list takimi słowami do diecezji bielsko-żywieckiej. Pisze ten list, gdy trwa już straszliwa wojna, także na terenach archidiecezji lwowskiej, której pasterzem był arcybiskup Józef Pilczewski w latach 1901-1923, wywodzący się z naszych Wilanowic. Święty pasterz zawsze zabiegał o życie zgodne obok siebie ludzi różnych wyznań, religii, ale także osób mających korzenie polskie, niemieckie, ruskie czy ukraińskie, ormiańskie czy żydowskie. Zabiegał o pojednanie i raczej wyciszanie konfliktów i o ustanie nieraz zapiekłej nienawiści, bo zawsze gotowy spieszyć z pomocą potrzebujących. Idźmy jego śladami. Kiedy szaleje nienawiść, agresja, lęk, niepewność, eksterminacja i próby wydziedziczenia ludzi z ich własnej ojczyzny, niedaleko nas, za wschodnią granicą. Tak pisałem do diecezji, a nawet otwarli domy dla tych, którzy je utracili, aby wspierali, ile mogą oraz gdzie mogą, każdą osobę, która potrzebuje pomocy. Zdaję sobie sprawę, że jest też różna pamięć, nieraz bardzo bolesna w niejednej rodzinie, która osiadła w Polsce już w nowych granicach po II wojnie światowej. Moi drodzy, weźmy sobie do serca w tą rocznicę narodzin dla nieba, świętego pasterza tej archidiecezji. Weźmy sobie słowa o zawsze. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił, On też uleczył. On do nas popił, On ranę przewrócił. Po dwóch dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie. I żyć będziemy w Jego obecności. Amen.